Witajcie, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na rozstrzygnięcie konkursu styczniowego i będzie też odrobina istotnych informacji. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani wygrywaniem u mnie jakichś nagród, oglądajcie do końca. Na początek bez przedłużania, co było do wygrania i kto jest zwycięzcą. A do wygrania był zestaw o wartości około 150 zł, czyli podstawka chłodząca pod laptop Natek Oriole oraz podkładka pod myszkę z LEDami od marki AOK. I nick zwycięzcy widzicie w tej chwili, jest to Drwal9803. Zwycięzcą jest widz subskrybujący mnie od około 2 miesięcy, więc tak naprawdę to, czy jesteście widzami od lat, czy nie, nie ma żadnego wpływu na to, czy macie szansę coś u mnie wygrać, bo każdy szansę ma takie same, a raczej miał. Do tego przyjdę za chwilkę. Na tym etapie podziękowania dla Was wszystkich za wzięcie udziału w poprzednim konkursie, natomiast od lutego nieco się pozmienia, ponieważ typowych konkursów z nagrodami póki co nie będzie. Czy wrócą, nie wykluczam tego, ponieważ mogą też zdarzyć się rozdania organizowane na przykład z jakimiś markami, producentami, wtedy będę miał konkretny sprzęt i tak dla Was do rozdania, więc takie konkursy wtedy będą się odbywać, ale myślę, że bardziej to będą jakieś konkursy kreatywne, tak żebyście mogli się wykazać. Natomiast idę w stronę tego, o czym myślałem już od wielu miesięcy, czyli nagradzaniu widzów za aktywność. A co rozumiem przez aktywność? Oczywiście oglądanie moich filmów, ale także lajkowanie filmów, tak nowych, które się pojawiają, jak i starszych, ponieważ zawsze zachęcam Was także do przeglądania starszych filmów, jest ich już ponad 3000, więc jest czym wybierać, w tym także bardzo dużo poradników, ale co też rozumiem przez to, to przede wszystkim pisanie komentarzy, które działają pozytywnie na pozycjonowanie filmów na YouTube oraz udostępnianie filmów, a film udostępnia się bardzo prosto, wystarczy kliknąć przycisk udostępnij. Następnie wybieramy, czy wyślemy go e-mailem, czy umieścimy na mediach społecznościowych, czy po prostu skopiujemy link. Każde takie działanie się liczy. Natomiast co ja widzę, to aktywność w komentarzach i zachęcam jak największą ilość z Was do bycia aktywnymi w komentarzach, nie tylko w nowych filmach, ale tak jak powiedziałem, też w starszych, ponieważ kiedy przyjdzie do rozdania jakichś upominków, ja sobie prześledzę komentarze z ostatniego miesiąca i od razu widać, kto tutaj wybija się ponad przeciętną. Tak więc w dniu dzisiejszym kończymy konkursy w stylu klasycznym, gdzie po prostu pisaliście konkurs u Różkana i tyle, a od dnia dzisiejszego obserwuję Waszą aktywność w komentarzach. I raz w miesiącu będę rozdawał kilka nagród lub upominków. Informować będę albo w dedykowanym filmie, albo po prostu w poście na społeczności YouTube, gdzie też warto zaglądać. Osoby wyróżnione będą oczywiście oznaczone, więc dostaną powiadomienie. I póki co myślę, że będą to jakieś karty podarunkowe. Wpadły mi w oko na przykład karty podarunkowe do Allegro, gdzie myślę, że prawie każdy z nas korzysta z tej właśnie strony i coś tam raz po raz kupuje, więc nawet dostać za aktywność kartę za powiedzmy 20 zł. To myślę, że każdemu się przyda. Jak nie macie konta na Allegro, zawsze możecie mu komuś podarować i tyle, więc myślę, że przydatne. Docelowo też może będą inne karty podarunkowe. Jeszcze tylko na koniec krótkie uzasadnienie, dlaczego na razie wstrzymujemy te klasyczne konkursy. Ponieważ raz w miesiącu mieliśmy mega dobrą aktywność pod jednym filmem, czyli bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo łapek w górę. No i był taki zryw, który prawdę mówiąc nic dobrego nie dawał, czasami nawet więcej szkodził, bo na inne filmy to w żaden sposób pozytywnie nie wpływało. Chcę się z Wami dzielić, chcę Was nagradzać, ale w troszeczkę inny sposób. Mam nadzieję, że to będzie dla Was zrozumiałe i zachęci Was do większej aktywności. Na razie już na wstępie, na rozdanie tych kart podarunkowych mam wytypowanych kilka osób, które ewidentnie każdego dnia, tygodnia, miesiąca się udzielają, no i zostaną po prostu za to wynagrodzone z mojej strony. Tak więc bierzcie z nich przykład, dużo komentujcie, łapkujcie, udostępniajcie. Jak ja będę widział Wasze zaangażowanie, będzie to z mojej strony nagradzane. Myślę, że proste zasady i jednocześnie uczciwe. Ja Wam daję regularnie nowe filmy, na których przygotowanie poświęcam mnóstwo mojego prywatnego, wolnego czasu. Jeśli w zamian ktoś będzie wykazywał ponadprzeciętną aktywność, będzie miał szansę na przynajmniej drobny upominek. Oczywiście budżet mam też ograniczony. Jeśli nagle 100 osób zacznie pisać komentarze, wiadomo, że nie nagrodzę wszystkich, ale na razie po prostu będziemy obserwować, jak ten system będzie sprawdzał się w praktyce. Tak więc dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się.